Dziękuję bardzo za przekazanie głosu. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby debatować nad wnioskiem o odwołanie pana ministra Zbigniewa Ziobry. I szanowni państwo, trzeba powiedzieć wprost, my mamy trefne maseczki, trefne testy, trefne karty do głosowania. Mamy niewidzialne respiratory i właściwie niespotykany paraliż podległej panu ministrowi Ziobrze prokuratury w tych kwestiach. I może czas spojrzeć w oczy i po prostu powiedzieć wprost, że żyjemy w trefnym państwie PiS z trefnym ministrem sprawiedliwości i trefną prokuraturą, bo tak wygląda rzeczywistość. Nie ma chyba tygodnia, żebyśmy nie dowiedzieli się o kolejnej aferze z udziałem ludzi PiS. Niestety nie doczekaliśmy się żadnego, ani jednego tygodnia, byśmy dowiedzieli się, że ktokolwiek winny afer państwa PiS został pociągnięty do odpowiedzialności, poniósł jakiekolwiek konsekwencje. W sprawie tych kolejnych afer, które wychodzą na światło dzienne, rodzi się setki pytań i odpowiedzią pozostaje tylko stukrotne milczenie ze strony prokuratury i kontrolującego prokuraturę ministra sprawiedliwości. W trakcie epidemii, w tym trudnym czasie, naprawdę widzieliśmy wiele ludzkich dramatów. Wiele osób straciło swoich bliskich, wiele osób straciło swoje źródło utrzymanie, wiele osób po prostu ociera łzy, czy to z powodu właśnie utraty bliskich, czy z powodu utraty pracy. A widzimy, że ludzie obecnej władzy po prostu zacierają ręce, bo interes się kręci, bo wszystko właśnie jest jak najlepiej. Od kilku tygodni śledzimy kolejne afery. Informacje o trefnych maseczkach kupionych przez Ministerstwo Zdrowia, o dziwnym kontrakcie na respiratory za 200 milionów złotych, z których przecież tylko znikoma część dotarła do kraju, o trefnych testach. A tutaj nie mamy ani dymisji, ani żadnych konsekwencji, ani przede wszystkim nie mamy żadnych widocznych działań prokuratury. I najwidoczniej właśnie dla obecnej władzy epidemia i takie szemrane interesy prowadzone w jej trakcie to nie jest żaden powód do zmartwienia. Może po prostu dla części ludzi PiS jest to doskonała okazja do biznesu, najlepszego, bo z państwem pisowskim. I szanowni państwo, zwróćmy uwagę na jedno porównanie, na jeden przykład. Gdy zwykły obywatel protestuje na przykład w miejscu publicznym przeciwko nadużyciom obecnej władzy, no to dostaje karę. Karę rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych, a gdy resort ministra zdrowia kupuje maseczki od znajomego instruktora narciarstwa, których używanie, jeżeli zostałyby oddane do szpitali, naraziłoby przecież życie zarówno lekarzy, jak i pacjentów, no to nikt nie dostaje kar. Nikt nie jest pociągnięty do odpowiedzialności, nikt nie jest rozliczony, nikt nie jest przepytany na tą okoliczność. Dlatego dzisiaj trzeba głośno pytać o bezczynność kontrolowanej przez PiS prokuratury. Co jest jej powodem? Co jest jej powodem? Czy prokuratorzy Ziobry rozpierzchli się już po kraju, skorzystali sobie z bonu wakacyjnego zapowiadanego przez rząd i leżą sobie na plażach? Czy są już na L4, a może trafili na kwarantannę? Dlaczego prokuratura nie podejmuje żadnych działań? A może po prostu państwo PiS jest ślepe, jest głuche, jest nieme za każdym razem, gdy chodzi o afery z ludźmi związanymi z obecną władzą. Jest głuche, ślepe i nieme za każdym razem, kiedy mamy do czynienia ze szczególnymi aferami, w których główną, kluczową rolę odgrywają ludzie związani z PiS. No bo jak inaczej wytłumaczyć, że Ministerstwo Zdrowia kupuje za miliony bezwartościowe maseczki, a nadal nikt z nas nie słyszał, żeby prokuratura Ziobry przesłuchała kogokolwiek w tej sprawie. Opinia publiczna ma naprawdę wrażenie, że panuje jakaś kompletna bezkarność. Pani przewodnicząca, przywołuję panią do porządku. Naprawdę proszę starać się używać naprawdę sformułowań takich, jakie są przyjęte na komisji Wysokiej Izbie. Panie przewodniczący, ja rozumiem państwa nerwy, ale proszę zobaczyć, co mamy na szali. Z jednej strony mamy narażanie życia i zdrowia lekarzy, pacjentów w momencie, kiedy są
kupowane trefne maseczki od instruktora narciarstwa, a pan się czepia tytulatury? Na litość boską. Z jednej strony życie i zdrowie ludzi, a z drugiej strony chęć przypodobania się ministrowi? No na litość boską. Co jest ważniejsze? Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, zasady... Panie Przewodniczący, bo możemy oceniać wystąpienie po wystąpieniu, ale nie przerywajmy, po dobrze, prostu. Ale obowiązują zasady kultury. Jeżeli ktoś te zasady kultury i dobrych obyczajów łamie, zwracam uwagę, dlatego że prowadzę tę komisję. I przyjęło się zwracać w Wysokiej Izbie do posłów, do ministrów per pan z użyciem funkcji. Nie wymagamy, żeby funkcji używać, ale uważamy, że zwyczajowa forma pani obowiązuje. Jeszcze raz naprawdę zwrócę Państwu uwagę na to, że warto... Inny podręcznik Savoir Vivre czytaliśmy. W języku polskim, jak ktoś pełni funkcję publiczną, nie trzeba używać tytulatury. Ale też nie zabiera się, nie proszę. Panie Przewodniczący, ja z wielkimi ukłonami mam olbrzymią prośbę, żeby na tej komisji tak już zawsze zostało. Na trzech ostatnich przez posłów PiS-u byłam wezwana od wariatki i krytyki. Pani poseł nie zabiera się samemu głosu. Proszę się zgłosić do głosu, wtedy będzie pani mogła. Natomiast nie jesteśmy w tej chwili w momencie dyskusji, tylko jesteśmy w trakcie przedstawiania wniosku. Jeżeli natomiast pani przewodnicząca będzie prezentując wniosek naruszała zasady przyzwoitego zachowania, to odbiorę głos i nie będzie ten wniosek dokończony. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, no jednak parlament to jest swoboda wypowiedzi. Ale nie obrażania, nie obrażania. Ostry język, który mieści się w granicach tej debaty. Ja nie odebrałem jakiegokolwiek słowa, które zostało przez panią przewodniczącą Gasiuk-Pihowicz wypowiedziane jako przekroczenie tych granic i myślę, że powinniśmy dać szansę wykonywać każdemu swoje obowiązki. Nie dziwię się, nie dziwię się, nie dziwię się. Nie dziwię się, panie przewodniczący, pan reprezentuje tę samą totalną opozycję. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Ja powiem tak, jakbyście państwo byli dumni z tego, że... Do rzeczy, pani przewodnicząca. Proszę kontynuować przedstawianie wniosku. Jakbyście państwo byli dumni z tego, że jest to prokuratura Ziobry, jakby to nawet dla państwa nie była sól w oku, to byście nie mieli problemu z tym, że się tak wyrażam. Nie ma nic złego w przydaniu przydomku człowiekowi, który tą prokuraturę w taki sposób zreformował. Dobrze, kolejna bulwersująca kwestia. Mamy zamówienie na respiratory. I w sprawie respiratorów widmo posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli zawiadomienie do prokuratury 16 czerwca. I co? I nic. Żadnych widocznych działań prokuratury. Ponad 100 milionów złotych zapłacono właściwie do ręki. Przelewem na konto za respiratory, które w znaczącej części w ogóle nie dotarły do polskich szpitali. Według Gazety Wyborczej Ministerstwo Zdrowia kupiło respiratory po wyjątkowo wysokich cenach, zawyżonych. Firma, która je sprzedawała, należała do człowieka, który w przeszłości był zamieszany w nielegalny handel bronią. I to jest narażanie na stratę wielkich rozmiarów. Skarb Państwa. I minister Szumowski, i minister, wiceminister Cieszyński powinni zostać rozliczeni i rzetelność ich działań powinna być zweryfikowana. Wszyscy to czują. I to wszystko, ta bezczynność prokuratury dzieje się w sytuacji, w której pan minister Zbigniew Ziobro pełni jednocześnie funkcję prokuratora generalnego. Dysponuje niespotykanym w ostatnich kilkudziesięciu latach zakresem narzędzi do kierowania śledztwami, wydawania poleceń prokuratorom. Ale prokuratura jest w tych sprawach sparaliżowana. Szanowni Państwo, kolejna bulwersująca sprawa. Jacek Sasin i jego ludzie przygotowywali wybory, które nie miały szans się przecież odbyć. Wszyscy to widzieli. Epidemia, nic nie działa normalnie, ludzie w domach, dziesiątki tysięcy ludzi na kwarantannie, brak podstaw prawnych do podejmowania działań, straty dla państwa, czyli przecież dla każdego z nas ciężko pracującego i odprowadzającego podatki, sięgnęły, jak oszacowali dziennikarze, 70 milionów złotych. Taki wydatek, jak krew w piach, gdy każda złotówka jest cenna, gdy każda złotówka mogła posłużyć do wsparcia osoby, która straciła główne źródło dochodu, osoby, która była chora, osoby, która straciła jakąś bliską osobę. I co? 24 kwietnia posłowie Koalicji Obywatelskiej, 8 maja posłowie Lewicy, poseł Śmiszek, złożyli zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. I co? Nic.
głucha cisza. Czy ktokolwiek usłyszał zarzuty w tej sprawie? Ile osób zostało przesłuchanych w tej sprawie? Dlaczego na pytania prokuratury nie odpowiadał Jacek Sasin? Czy został przesłuchany w tej sprawie? A premier Mateusz Morawiecki został przesłuchany w tej sprawie? Jedyną osobą, o której słyszeliśmy, że w związku z wyborami kopertowymi stała się obiektem zainteresowania organów państwa, to była pani prokurator Wrzosek, która pod koniec kwietnia miała odwagę właśnie wszcząć śledztwo w sprawie decyzji o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich. Śledztwo zostaje umorzone w ekspresowym tempie. Wystarczą 3 godziny i kolejne ekspresowe nagle działanie prokuratury. Wobec pani prokurator Wrzosek zostaje wszczęte postępowanie dyscyplinarne w ciągu 24 godzin, szanowni państwo. W ciągu 24 godzin. Natychmiastowa reakcja prokuratury. Bezwzględność. Ktokolwiek w ramach prokuratury podejmie decyzję niezgodną z wolą PiS, to PiS wykorzysta całą machinę prokuratorską przeciwko takiej osobie, żeby taką osobę zaatakować. Chcesz wyjaśnić aferę? Nie podoba się to PiS-owi, bo na przykład centralną postacią jest jakiś człowiek PiS, związany z PiS-em? Cała machina będzie nastawiona przeciwko tobie. I tym samym pani Wrzosek, pani prokurator Wrzosek, dołączyła do całej listy, długiej listy prokuratorów, takich jak prokurator Parchimowicz czy prokurator Krasoń, którzy mieli odwagę być niezależni od obecnej władzy. I tak samo jak swoi koledzy stała się właśnie obiektem prześladowań dyscyplinarnych. Zresztą cały ten system delegowania i dyscyplinarek dla prokuratorów jest symbolem ostatnich 5 lat. I w istocie stanowi po prostu system wywierania presji na prokuratorów przez obecną pisowską władzę. I to jest gwóźdź do trumny, w której złożono prokuratorską niezależność. Tak trzeba to podsumować. Zaczęło się od ogromnych przesunięć kadrowych, dokonanych przez ministra Ziobrę, które stworzyły właśnie taki system stwarzający możliwość wywierania wpływu na niezależnych prokuratorów. Spośród 6100 prokuratorów i asesorów wymieniono ponad 1000 osób funkcyjnych. Zniesiono kadencyjność, w pełnieniu funkcji zniesiono konkursy na wyższe stanowiska. Zamiast transparentnych procedur powstała totalna uznaniowość. Prawie 2,5 tysiąca spośród 6 tysięcy prokuratorów to są osoby, których wysokość wynagrodzenia czy warunki pracy na to ma wpływ po prostu minister sprawiedliwości, bo albo są na delegacjach, albo właśnie mają taki dodatek funkcyjny. I ta niepewność stanowisk, niepewność dodatków tworzy system, w którym istnieją duże możliwości wywierania wpływu na działania poszczególnych prokuratorów. Ta pełna kontrola prokuratury przez polityków PiS nad prokuraturą, ten sposób jej sprawowania, upolitycznienie, funkcjonujący obecnie system presji, represji wobec prokuratorów doprowadziły w ciągu minionych 5 lat do pogorszenia sprawności prokuratury, nie tylko tak w cudzysłowie, że tak powiem, grubych sprawach, jak te, o których wspominaliśmy. Mamy do czynienia z prawdziwą zapaścią prokuratury, jeżeli chodzi o sprawy, które dotyczą zwykłych ludzi. Przy wzrastaniu środków, przy wzrastaniu nakładów i na koniec właśnie ten paraliż prokuratury dotyka przecież zwykłych obywateli. Coraz dłużej czekają na rozpatrzenie spraw. Wystarczy sięgnąć po statystyki podawane na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Sprawy, które są rozpatrywane dłużej niż powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy w 2015 roku, to 23 tysiące takich spraw. W 2019 roku już jest 37 tysięcy takich spraw. Sprawy, na które obywatele muszą czekać od 3 miesięcy do 6 miesięcy. W 2015 roku to 9233 sprawy. Rok 2019 to potrojenie tej liczby, ponad 27 tysięcy. Sprawy, które są rozpatrywane powyżej 6 miesięcy, do 1 roku. W 2015 roku to 7325 spraw. Rok 2019 dwa razy tyle spraw. Ponad 14 tysięcy. Sprawy rozpatrywane powyżej roku, do 2 lat. 2015 rok, ponad 2 tysiące takich spraw. Rok 2019, 4487. Od 2 lat do 5, 2015 rok, ponad 1000 spraw. Rok 2019, ponad
2300 takich spraw. I te, na które obywatele czekają najdłużej. Ponad 5 lat. Także mamy do czynienia ze wzrostem. Ten brak niezależności prokuratury, zamach na niezależnych sądów przynosi jeszcze więcej negatywnych konsekwencji. To nie są tylko paraliż w tych sprawach dotyczących ludzi PiS, totalna zapaść sprawności działania prokuratury. To właśnie z winy pana Zbigniewa Ziobry i jego działań jako ministra resortowi sprawiedliwości Norwegia wstrzymała dofinansowanie z funduszy norweskich. 300 milionów złotych, które mogły być przeznaczone na wsparcie, przecież wszyscy wiemy, zaniedbanego zaplecza informatycznego, zwiększenia bardzo niskich płac pracowników i realne po prostu przyspieszenie działania chociażby sądów. Te pieniądze nie zostały przyznane i powodem były właśnie obawy o stan praworządności w naszym kraju. Ja pozwolę sobie tutaj zacytować słowa człowieka, który odpowiadał za podjęcie tej decyzji, dyrektora norweskiej administracji sądowej. Nie możemy być partnerami Ministerstwa Sprawiedliwości, które aktywnie podważa funkcjonowanie sądów. Polska chce po prostu przekształcić sądy w narzędzie polityczne. To nie jedyny przykład coraz takiego większego oddalania się polskiego wymiaru sprawiedliwości od wspólnych europejskich standardów inicjatyw. No bo to przecież Polska PiS nie przystąpiła do tworzonej europejskiej prokuratury. Nas tam jako Polski po prostu nie ma. Ale wróćmy do tych dziwnych zachowań prokuratury kierowanej przez pana ministra Ziobrę. Oto w których firmy, w których udziały mają członkowie rodziny, na przykład ministra Szumowskiego, dostają państwowe granty, dostają państwowe pożyczki rodzące setki prawnych pytań i wątpliwości, a do tej pory nie usłyszałam i nikt nie usłyszał, żeby prokuratura podjęła jakiekolwiek działanie. Czy przesłuchano brata pana ministra Szumowskiego, jego żonę, czy przesłuchano samego ministra? Szanowni Państwo, ale obecna prokuratura to nie tylko instytucja zdająca się być ślepą na to, co wyrabiają ludzie obecnej władzy. Niedawno przecież media poinformowały o tym, że to prokuratura właśnie pod przewodnictwem pana Zbigniewa Ziobry złożyła wniosek o ułaskawienie pedofila. Zakazu zbliżania się do swojej ofiary, a co zresztą później Andrzej Duda uczynił. Andrzej Duda sam tłumaczył później ten akt łaski tym, że ofiara i sprawca przecież mieszkają w jednym domu. Tłumaczył, że ofiara sama prosiła o ułaskawienie swojego oprawcy. I to było coś, czego ja myślę, że nikt z nas nie był w stanie zrozumieć. Pani przewodnicząca, ale co to ma wspólnego z waszym wnioskiem o wotum nieufności? Wniosek nieufności prezentujemy na czas, kiedy został sporządzony, a nie zdarzenia, które po prostu następują post factum. To jest, działania prokuratury są jeszcze sprzed złożenia przeze mnie wniosku. Proszę pozwolić mi dokończyć moją wypowiedź. Szanowni Państwo, to działanie prokuratury, to działanie ofiary to jest coś, czego nikt z nas nie był w stanie zrozumieć i wytłumaczyć. Dlaczego ofiara? Przecież jak wynika z dostępnych informacji, wielokrotnie gwałcona przez oprawcę, nie tylko mieszka z nim pod jednym dachem, ale popiera także ułaskawienie jego. I jak się szybko okazało, jak szybko podały takie portale jak Na Temat, Onet, te ofiary pedofila znajdowały się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Naprawdę. Ale dobrze, pani przewodnicząca, jak pani przewodnicząca Gasiuk-Pihowicz chce się kompromitować, niech się kompromituje. To są działania prokuratury jeszcze z marca, szanowni państwo. Dobrze. Zabolało, tak? Zabolało. Szanowni Państwo. Znaczy, szanowni Państwo. Nie ma pani prawa krzyczeć. Pani Filiks, przywołuję panią do porządku. Proszę, czy państwo chcecie wysłuchać do końca tego wniosku, waszego wniosku? Proszę bardzo, niech pani... No to pani daje w tym momencie dowody kultury bardzo wysokiej, bardzo wysokiej. Brawo, brawo pani Filiks. Proszę bardzo, pani prze...
Pani przewodnicząca. Panie przewodniczący. Vice versa. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że to są działania prokuratury jeszcze sprzed złożenia wniosku i objęte tym wnioskiem i jak najbardziej mamy obowiązek nawet rozpatrywać, co się wydarzyło. I mamy sytuację taką, że prokuratura pod przewodnictwem pana Zbigniewa Ziobry składa wniosek o ułaskawienie. Nikt tego nie rozumie, jak ofiara, jak dziewczynka, która jest gwałcona przez lata, przez oprawcę, jest w stanie wnioskować o to, żeby ułaskawić pedofila. I jak się szybko okazuje, jak podały, tak jak powiedziałam, portale na temat, między innymi Onet, te ofiary pedofila znajdowały się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Bardzo trudnej sytuacji finansowej. I to zdaniem dziennikarzy mogło być właśnie przyczyną poparcia przez nie ułaskawienia. Pojawiły się informacje, że dziewczynka, która była przecież wcześniej wielokrotnie gwałcona przez oprawcę, musiała na przykład przerwać naukę i pójść do pracy fizycznej, by móc związać po prostu koniec końca. Tej ofierze brakowało pieniędzy po prostu na dach nad głową. Tak, szanowni państwo, ona nie miała pieniędzy na czynsz, nie miała pieniędzy na dach nad głową, groziła im eksmisja. W takiej sytuacji nie podejmuje się naprawdę swobodnie decyzji o tym, czy wystąpić z wnioskiem o ułaskawienie oprawcy, czy nie. I tu pojawia się pytanie, dlaczego ofiary tego obrzydliwego przestępstwa nie otrzymały, szanowni państwo, pomocy? Dlaczego nie trafiły do nich na przykład pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości kierowanego przez ministerstwo pana Ziobry? Dlaczego podwładni ministra Ziobry zajmowali się składaniem wniosków o ułaskawienie pedofila, a nie zajmowali się pomocą materialną dla pokrzywdzonej? Dlaczego zajmowali się takimi wnioskami? I teraz pojawia się pytanie. Czy to nie dlatego, szanowni państwo, że PiS, kiedy doszedł do władzy, to zmienił cele, na jakie mogą być wydatkowane środki z Funduszu Sprawiedliwości, tak, że zamiast trafiać w przeważającej mierze do ofiar przestępstw, zaczęły być używane na przykład do finansowania działań instytucji publicznych? Czy to nie dlatego te kobiety nie dostały wsparcia, że jak informują media, aż 25 milionów złotych z funduszu miało iść między innymi na zakup programu do inwigilacji Pegasus? Czy to nie dlatego, że z funduszu, który miał pomagać ofiarom przestępstw, aż 100 milionów złotych zostało wydanych na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych? Czy to nie dlatego te ofiary przestępstw nie dostały wsparcia, że pieniądze, które miały trafić do nich, były rozdysponowywane przez organizacje, które kompletnie nie miały doświadczenia w tym zakresie? Nikt w 2018 roku prześwietlił działalność właśnie Funduszu Sprawiedliwości. No i co się okazało? Że tylko 16 z prawie 400 milionów złotych z funduszu wydano na pomoc ofiarom przestępstw. 16 milionów z prawie 400-milionowego budżetu. I znamienne jest, że gdy weszliśmy w tej sprawie z kontrolą poselską właśnie do Ministerstwa Sprawiedliwości w ubiegłym tygodniu i poprosiliśmy o te dokumenty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, nagle urzędnicy tego ministerstwa zaczęli bawić się w ciuciu babkę. I gdy następnego dnia na przykład dzwoniliśmy, aby ustalić konkretną godzinę wglądu do dokumentów, to usłyszeliśmy, że możemy je zobaczyć, ale godzinę wcześniej, a teraz to już nie mogą być udostępnione. I pytanie, czego się PiS boi? Czego się PiS boi? Dlaczego ministerstwo tak broni w takim wypadku dostępu do dokumentów? Do dokumentów związanych z Funduszem Sprawiedliwości? Szanowni państwo, gdyby ten Fundusz Sprawiedliwości od 5 lat działał dobrze i spełniał swoje funkcje, to właśnie takie osoby jak ofiara pedofilii dostałyby wsparcie. I nie musiałyby mieszkać pod jednym dachem z oprawcą. I to trzeba powiedzieć wprost. Panie ministrze, pan nie ma żadnych wyrzutów sumienia, że ta dziewczynka przez lata gwałcona przez oprawcę nie dostała żadnego wsparcia? To właśnie za pańskich czasów, to właśnie za pańskich rządów w resorcie Fundusz Sprawiedliwości przestał w istocie spełniać swoją funkcję. Ofiary zostały właściwie pozbawione wsparcia. Szanowni państwo, podsumowując, z każdym dniem wydłuża się lista afer i nadużyć z udziałem ludzi obecnej władzy. Z każdym dniem wydłuża się też lista zaniedbań prokuratury w tych sprawach. I z każdym dniem wydłuża się lista pytań do
o odpowiedzialność do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry za ten polityczny paraliż. Z każdym dniem wydłuża się ta liczba błędów i zaniechań pana Zbigniewa Ziobry. I dlatego właśnie dzisiaj składamy, uzasadniamy ten wniosek o odwołanie ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry z zajmowanego stanowiska.